Witam ponownie. To są te elementy, które wymienione. To było na wymieniony bolec stworzeń razem z łożyskiem od siłownika wspomagania. Tu jest wybite wszystko. Jak widzę, łożyska, krzyżaki 1-2, ta tarcza od sprzęgła, taśma wzmacniacza jest teraz szeroko założona od 17-4. To są te właśnie te ramiona. Te wałki są praktycznie, można było przyjąć napawania. Tu są ładne, tu jest korus też, ale tutaj na uszczelnieniach bardzo wyraźne, odczuwalne są wytarcia. Te tulejki oryginalne, no już też mają luz. To jest ten zamiennik nowy typ. To jest wałek. Wałek WOM. Tu na frezach jest wybity. No bo dlatego to przychodziło. To słoneczko, czy jak tam się zwie. Ta piasta też wbita jest. Sprzęgniki były znowu założone czeskie. No i tu jestem. Główny wał. Rozbite. Na frezach tu widać delikatnie, jak wyglądają. To jest ta najgorsza strona, to jest ta gorsza strona właśnie. To jest wszystko złożone firmy Kohls. I zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj te koszyczki rozsypane. Trochę złoto jest. Łożyska. Tak słychać. Łożysk nie ma tych łożysk, są to uszczelnienia od przednich zwolnic. A łożyska tam to były rozsypane, zmiażdżone. Od tego ciężaru, który przy nim wisi. Tu chyba nawet jest jakiś piast. O. Tak wyglądało. Dokładnie widać, jak odciśnięte jest na zewnętrznej pieście łożyska w walce stoszkowe. Wszystko odczuwane, niektóre były zmierzone, popękane wszystko. Tak to wygląda.